Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Byliśmy przed chwilą u kolegi Pawła Sławka w Prudniku. Kolega Paweł Sławek pokazywał nam nowości, które posiada w swoim sklepie. Teraz, kiedy przyjechaliśmy do Zbyszka Leksiaka, jego hodowlę i znamy, i to, co w sklepie ma, to też wiemy, ale też właśnie się zapytamy o te nowości. I taką jedną rzeczą, którą można bardzo, tak powiem, kolegom polecić, a jest to naprawdę całkowita nowość, jest to ta miseczka. To jest ten preparat, który się znajduje w miseczce tutaj przed nami. Ja powiem, bo on wygląda tak jak ziemia, bo to jest po prostu rodzaj tak jakby mieszanina torfu. Głównym składnikiem jest torf, ale nie jest to taki zwykły torf, tylko torf specjalny. On posiada właściwości takie prozdrowotne. O nim za chwilę nam powie. Posiada też również dużo innych dodatków. Ale zasadniczo mamy nawet problem, jak to nazwać, gdyż towar ten no nie ma jako takiej nazwy swojej. On jest kupowany tutaj w wielkich, większych opakowaniach. Tutaj kolega Zbyszek go konfekcjonuje i można tutaj nabyć w opakowaniach. Ile ty masz? 3-kilowe, tak? 3 kilo. Ale powiedzmy, bo to jest taki produkt, który ty już tam, bo za ty to nam nie ma, także jest to produkt, który ty kupiłeś i od razu go pokazujesz, tylko ty go już testujesz od dłuższego czasu i teraz po tych testach, że jak to powiem, na żywych obiektach, to już możesz coś powiedzieć. To powiedzmy, jakie on ma właściwości, jak się go stosuje, jak się go dawkuje i jaka cena jest jego. No witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Jest to po prostu coś przebojem po prostu na obecną chwilę z tego powodu, że po 3 dniach podawania tego produktu jest kał, no nie da się tego nie zauważyć, taki jest sposób, jak to związane tego, bo kał, dobrzy hodowcy i tak mają fajny kał, jak się to mówi u gołąbków, nie? Ale on jest suchszy ten kał po prostu, nie? Suchszy, a tam gdzie jest troszeczkę, gołąbki mają gorszy kał, to ewidentnie po prostu jest to wysuszony ten kał, także nawet teraz już, podając to dłuższy metę, to jest widoczne to w ogóle, ale tak ciekawostką jeszcze przy łączeniu gołębi, kiedy łączymy gołębie, to często gołąb tam jakiś lubi polać, no nie? To na takie łączenie, cośmy teraz robili, to nawet w tym momencie nie było żadnego polania, nawet pojedynczego i ten. Nie ma takiej możliwości, że tam ktoś mówi, że jest brzydko, tam wilgoć jest w powietrzu albo coś. Dając to, jest rewelacyjny kał, nie? Teraz tutaj zobaczmy, bo tak, ja to pokażę może tak ręką, bo zobaczmy, to jest coś, wygląda jak taka ziemia, ale jest bardzo, bardzo drobniutka, bo tak jak mówiłem, jest to mieszanina jakichś torfów. Jest to produkt pełni naturalny, po prostu, nie? Jest 99,5% jest torfy, no i plus jeszcze te dodatkowe minerały. No i to po prostu chodzi o to tylko, żeby to dać na karmę, zwilżyć, no można lecytynką sobie... A jakie ilości się do tego podaje? 10 gramów na kilogram, także to jest bardzo wydajne. Dajemy to przez... Nie wiem, tak dużo tego, to jest nie. Mało. To... Jeżeli po prostu... Takie dwie łyżeczki z tobą. Dwie łyżeczki, nie? No i 10 gramów na kilogram karmy i dajemy to przez 3 dni. Na trzeci dzień już oczekujemy po prostu rezultatu bardzo mocnego. Poza tym na 4-5 dzień no to już jest rewelacja. Później, żeby utrzymać gołąbki właśnie w tym ładnym etapie, no to dajemy to 2 razy w tygodniu. Można później sobie przerwać, na przykład, że jakiś tam jeden tydzień nie podajemy, czy tam jak ten, ale w każdym bądź razie wracamy do tego 2 razy w tygodniu, nie? A czy jeżeli mamy na przykład gołębie takie, które rzeczywiście mają jakieś problemy te jelitowe z tym, że na przykład leją całkiem, to jakoś się zwiększa dawka? Jeżeli będzie na przykład jakaś choroba u gołębi, no to wiadomo, że trzeba wyleczyć, bo to jest produkt czysto naturalny, no nie? Wiadomo, na pewno po prostu to powoduje, że gołąbki będą zdrowsze, bo jeżeli ten kał jest suchszy, to te bakterie automatycznie są z organizmu zabijane. Tak, ale tutaj choćby to, czy na takich gołębi, które wykazują te cechy, że mają ten kał taki niezwiązany, luźny, leją, to więcej się podaje tego, czy nie? Czy też nie, to wystarczy. Nieraz, jeżeli tam słabo nakleimy na karmę, to nieraz opadnie tego troszeczkę, to będzie to widoczne, że nie wyrzucać tego na 2-3 godzinki, bo gołębie same lubią to nawet dojeść jeszcze, nie? Bo teraz jeszcze powiedzmy właśnie, bo każdy, kto kiedykolwiek dodaje różnego rodzaju dodatki do karmy, czyli tego ziarna, to co pokazało nam kiedyś na filmie kolega Andrzej Kłasik między innymi, że zawsze warto czymś okleić, że tak powiem, taki rodzaj kleju zastosować. I to o tam różne stosują preparaty hodowcy, są to i różnego rodzaju mleka z siadłem, cukierki, jogurciki takiego typu, ale też stosują różnego rodzaju oleje. Ty tutaj czy tam lecytynę. Ty masz tutaj co tu masz? Lecytynkę, może. Pokażmy może. No to akurat mamy tutaj niedroga lecytynka, jest Primasosa, no nie? Można lecytynkę, ale może jakiś olej czosnkowy, czy tam jakiś olej z werselagi, czy tam... Wtedy jak dodamy ten preparat, ten tutaj mamy na bazie torfu, on jest taki drobniutki, on się szczelnie przylegnie. Do żeby się dobrze naklejało tylko, no nie? Wtedy tego, o czym mówił właśnie kolega Zbyszek i też nam właśnie, jak cały czas wspominam, Andrzej Głazik nam pokazywał, wtedy nie zostaje na dole te preparaty, które zastosowaliśmy przy suchej karmie, to niestety takie coś... Tym się nie przedobrzy po prostu, bo jeżeli da się troszeczkę więcej, to się tym nie przedobrzy po prostu, tylko może to wpływać tylko zdrowotnie. To powiem taki przykład, bo tak zacząłem od tych kolegów też proponować, no to ta 50 takich ścisłych moich bardzo dobrych kolegów, 50 podziękowań. Po prostu no niewiarygodnie po prostu działający środek na różne środki się podaje, wiadomo, że są dobre i średnie i ten, ale to jest naprawdę rewelacja widoczna po 3 dniach, nie?
To mi się przypomina od razu, jak człowiek był dzieckiem i kiedy piasku z piaskownicy też się zjadło z kolegami dla kawału czy coś, to też nie szkodziło. Ale tu widać efekt po prostu, nie? To... Rozumiem. Tutaj jeszcze raz powiedzmy, o opakowaniu, które u kolegi Zbyszka można to... No 3 kilo ten, a w każdym bądź razie później jak ktoś chce 6 czy tam więcej, no to nie zawsze, ma to jest problemu, długo, nie? Ma większe opakowania zbiorcze, natomiast takie opakowanie po konfesjonowaniu ma 3 kg. To jest taka akurat dawka, co z tego co mówił, jeżeli chodzi o dawkowanie, starczy na długi okres czasu. No a takie 3 kg to przy hodowli 100 gołębi to starczy prawie na rok albo może dłużej, no nie? Tutaj oprócz tej czarnej ziemi, tego torfu, który tutaj mamy, tego preparatu, kolega Zbyszek ma też jeszcze przed sobą miseczkę jedną z karmą. Karma oczywiście jest taka, bo to jest ta karma autorska wykonywana przez firmę MDL dla kolegi Zbyszka, ta, które, te mieszanki, które kolega Zbyszek opracował, one są zawsze ciągle niezmiennie w niebieskich, w zielonych, przepraszam, workach, ja już jak daltonista, w zielonych workach, ale teraz została wprowadzona też w tej karmie nowość, bo o tych nowościach chcemy powiedzieć, co to za nowego zostało w tej karmie zmienione i w jakim rodzaju, bo tu masz 4 worki takie swoje, 5 worków. To tu koledzy często mylą po prostu, bo myślą, że bo MDL mi to wykonuje, tylko że zielone worki, no to są właśnie te, co są pod moim nazwiskiem. Na każdym worku musi się czytać po prostu Oleksiak. A żółte worki to są jest tego z tą jakością karmy po prostu, bo to już jest firma MDM sobie wykonuje pod swoje, nie? Mhm. A te muszą być zielony worek i musi pisać Oleksiak. Też są inne składy po prostu. Jest w tym, tak, 5 oddaje to jest tak. Karma jest lekkostrawna, lotowa, energetyczna, super dietę. I taka groszki takie w jednym woreczku po prostu to są takie odchowawcze lub odbudowujące naloty, no nie? No tu można zobaczyć, o, jaka jest czystość karmy. Zobaczmy, karma tak wygląda. I co jest ciekawostką, w tym roku jeszcze każdy teraz... Pokażmy, bo ty przygotowałeś tutaj Zbyszek, pokażmy tu, bo ty masz tą nową rzecz, która została... Wszystkie nasiona po prostu wziąłem po prostu, jak się to mówi, na kiełkowanie zasadziłem, także bardzo ładnie i ta czerwona kukurydza i ta w 100% nawet praktycznie na ileś tam ziaren co wybrane mam, no nie? To już zaczyna ładnie kiełkować. Ale jest zamieniona, troszeczkę jest dołożona kukurydzy czarnej. Mhm. Także 6% jest dołożone kukurydzy czarnej. Czarna kukurydza. A do tej pory po prostu. To jest ta nowość. Tak. Dobrze, czyli to jest właśnie ta nowość. Ona bardzo dużej wartości ma po prostu, nie kiełkowania i jakościowo. Teraz powiedzmy, bo tak ty miałeś też w latach poprzednich promocję taką zawsze ktoś zamawiał tam wielki na palecie czy coś tam, taki zestaw to w tym roku też to posiadasz, czy nie? Tak, to można po prostu 500 kilo można po prostu sobie zamówić tam ilość tej karmy Oleksiak, ale ja mogę dokładać tej karmy MDM na przykład, nie? Żeby ten na wyrównać kilogramy, do tony 100. A jeżeli jest mniej jak 500 kg, no to wtedy wysyłamy już na worki, nie? Indywidualnie, czy to ktoś chce jeden worek, czy 5, czy 10 woreczków, no nie? To tam mogę doradzić na przykład ile, której bardziej wychodzi, ale tak, no to wtedy wysyłamy na woreczki, nie? Taką właśnie karmę, tak jak kolega pokazał, ona jest teraz wzbogacona, ale to każda mieszanka, czy tylko ta jedna? Wszystkie są wzbogacone o tą czarną. No oprócz super diety, bo tam nie ma, no nie? To... Oczywiście. Dobrze, to teraz już... Dziękujemy bardzo, czyli nowości, czyli ta ziemia torfowa, ten torf plus... No wszystko jeszcze zostaje po staremu, także... Zachęcamy do zainteresowania się tą ofertą i tym preparatem nowym. Przede wszystkim tutaj zachęcamy do przekonania się o sprawie. Jest duże zainteresowanie odnośnie karmy z tego powodu, że nawet już koledzy, którzy lotowali, porobili wysokie wyniki, to i koledzy po prostu nawet bez reklamy już dzwonią właśnie i też chcą, bo już wiedzą o co chodzi od kolegów nawet, nie? Dobrze. Bo też nie ma wglądu tak na całą Polskę, bo tej karmy nie ma, no tylko ja mam u siebie tą karmę, po prostu odnośnie tego to nie może nikt tego sprzedawać, tylko po prostu jest tylko u mnie. Po prostu na wyłączność kolega ma umowę, także zachęcamy zainteresowania się i karmą, i ja tutaj mówię o tej ziemi, bo to jest dla mnie taka nowość trochę. I a to jest, no, to jest rewelacja. To... A właśnie, a to zostało tutaj przetestowane u kolegi Zbyszka. To raz spróbuję, to sam będzie po prostu ten. Także zachęcamy wszystkich, dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.